Witam z tej strony. Nie, jeszcze. Witam z tej strony Przemek Karp. Tak opisywałem na www.forumkarpiowe.pl. Znajduję się na jeziorach Wielkiej na dwutygodniowej zasiadce. Dzisiaj mija siódmy dzień zasiadki. Siedzę na ścianie płaczu. No niestety karpia na macie jeszcze nie mieliśmy, ale było jedno branie dwa dni temu o 6 rano. Karp niestety wszedł w trzciny i tyle go widzieliśmy. No niestety pierwszy smak porażki. Od tamtej pory nic. Bardzo dużo leszczy bierze, to jest po prostu masakra. Tutaj te leszcze biją w kulki, połykają kulki dwudziestki, zakładam po 3-18 na haka, ale tak sobie z tym radzą. No i niestety musiałem zadzwonić do pana Piotra Janusza, bardzo spoko facet. Przyniósł mi tutaj kulki bardzo dużych rozmiarów. Oto taka właśnie piękna kuleczka, duża, ładna kuleczka. Na nie właśnie łowimy, na nie właśnie był pierwszej nocki od razu, czy z rana pierwszego po pierwszej nocy był karp. Gdyby nie pan Piotr, to nie wiem, co bym tutaj po prostu nie spał nocami, dniami, bo co chwilę byłby leszcz na haku, nie? No i tak, no łowimy normalny zestaw, prawda? Ciężarek, przypon, duże haki, mocne, 50 lbs-ów, plecioneczka. Nie chcę tu dużo mówić, po prostu woda bardzo trudna. Myślałem, czytałem na forach o tej wodzie, że jest bardzo trudna, no i nie wierzyłem, ale gdy przyjechałem, to się przekonałem, prawda? Że tutaj jest naprawdę kosmos z tymi leszczami. No i jakoś sobie dajemy radę, gdyby nie pan Piotr Janusz, to nie wiem, co bym tutaj w ogóle, czy miałbym w ogóle branie jakiegoś karpia, bo te leszcze po prostu nie dają spokoju. Wszystkie kulki, jakie wrzucisz do wody, to one jedzą i to normalnie wszystkich rozmiarów. Od razu rzucasz i za chwilę branie, nie? Normalnie dosyć mam tych leszczy, ale niestety trzeba sobie jakoś radzić. I więc tak, dzisiaj no, mamy 7 dni zasiadki. Przed chwilą zwinąłem zestawy z nocy i wyobraźcie sobie, że te leszcze z taką kulką potrafią nawet sobie też poradzić, nie? Po prostu bestie, nie? Standardowy zestaw, bałwanek. Taki tutaj pan Piotr udzielił mi bardzo dużo rad, naprawdę doświadczony karpiarz, bardzo cenię sobie jego rady. No i proszę, mamy takiego bałwaneczka tutaj ładnego, on sobie tu będzie dyndał, że leszcz go nie będzie mógł teoretycznie sobie zasiorbać, ale i wczoraj na taką kulkę mieliśmy leszcza 40 cm, złapał się ham jeden. No, taki właśnie, tak tutaj właśnie łowię. No i co tutaj dużo mówić, prawda? Nęcę sobie peletem takim różnym, 16-12 mm, rybny pelet. Sypię tutaj dosyć sporo tego wszystkiego, bo te leszcze normalnie moment i wchodzą w łowisko i dziubią mi, żeby po prostu coś zostało dla karpa tutaj przypłynie i co, zostanie goły stół i co wtedy, co, bo tu odpłynie, prawda? A tak, żeby coś tam mu leżało na dnie. Kulki, to są kulki 18 mm, no i truskawkowe. Powiem, żeby nie było tajemnic, na co tu łapię, prawda? Też trochę tych kulek tutaj wrzucam, żeby po prostu jak karp przypłynie, żeby na dnie coś było. To jest bardzo dużo tego leszcza, tego krąpia, więc o przenęceniu tutaj nie mamy w ogóle jakichś dyskusji. Tutaj wrzucisz ile wrzucisz, tyle zjedzą, o tak opowiem, bardzo tak prosto. No i taki właśnie zestawik. Ląduję codziennie praktycznie w wodzie, no w sumie nie codziennie, bo na początku miałem takie te zwykłe kulki, zakładałem i to różne. Zakładałem kulki bananowe, krabowe, raka, homara, wszystko co wrzuciłem do wody, to one zjadały te leszcze po prostu, nie? Aż pan Piotr mi przyniósł takie kuleczki, które okazały się killerem. Ale na razie karpy i tak nie chcą współpracować, jeden był, no niestety daliśmy ciała, nie? Za chwilę wywiozę zestawy, tam oto w oddali wywożę, więc około 1,30 m, metr gruntu, twarde dno, kładę na granicy twardego dna z mułem. No i tam właśnie były efekty, tam wziął karp, no tam te leszcze dziobią, czyli skoro są leszcze, to i musi podejść karp, prawda? Trochę nie wiem, czy on na głęboką wodę zszedł, czy co. No ale jeszcze mam tydzień czasu, walczę, nie poddaję się, myślę, że jakiś karp wyląduje na macie. Grunt to silna wiara, prawda? Wiecie, że karpi uczą pokory. Zaraz będę pod trzcinami i pokażę wam,
gdzie kładę zestawy. To do zobaczenia.